Dzień dobry, witam serdecznie, moje kochane wodniki. Już karty są rozłożone na rok 2015. Troszeczkę to jest inaczej, wygląda, niemniej jednak jest to ciekawe rozłożenie. Tak czułam intuicyjnie, że trzeba zrobić. I bardzo ciekawe czytanie, nasze wspaniałe aniołki tutaj. Jeżeli lubicie, zasubskrybujcie, kochani. Nie bójcie się. Gdybyś było czego bać, ja bym na tym nie była na YouTube, ok? Lubicie, napiszcie coś, pokażcie mi, że lubicie, żebym wiedziała, co o tym myślicie i czy Wam się podoba. No, każdy znak, słuchajcie, ma na 2015 rok jakieś zadanie do wykonania, jakąś pracę domową do odrobienia. No, wy nie jesteście inni, moje kochane wodniki, niemniej jednak końcowy rezultat jest dobry, to jest to, co najważniejsze. Otóż, jeśli chodzi o Waszą miłość, o Wasze związki, czy to małżeńskie, czy kogoś spotkacie, czy kogoś w tej chwili spotykacie, to pokazują anioły, że może być jakiś problem, który związany jest z zupełnie innymi wierzeniami, na ogół religijnymi. Czyli wy jesteście tej wiary, ta osoba jest innej. Wy wierzycie w to, ktoś inny w to nie wierzy. Wy spiritualistycznie rośniecie, macie zupełnie inne potrzeby, odrzucacie co negatywne, odsuwacie się, nie przestajecie oglądać telewizję negatywną. A jest partner z Wami, albo kogoś spotkaliście dopiero, albo spotkacie. I ten ktoś będzie, ja lubię strzelaninę, ja lubię wojnę, ja lubię wszystko to, czego Ty nie lubisz. I to może być problem. Ok? Więc już o tym wiecie z góry. Jeżeli czujecie się, bo to jest dla Waszego zdrowia, jeżeli czujecie się nie do końca dobrze, i łykacie te tabletki, chodzicie do lekarzy, a na 2015 rok, jeżeli oglądaliście moje wideo na 2015 rok, to wiecie, że trzeba pójść do więcej niż jednego lekarza. Czyli zasięgnąć więcej opinii. Żebyście nie wiem, ile tych opinii zasięgnęli i ile leków wzięli, pamiętajcie, że Pan Jezus, czy Pan, w którego wierzycie, kosmos, cokolwiek by to jaka siła nie była, w którą wierzycie, no tu jest powiedziane, Pan Jezus jest bosem, jest tym, który decyduje. To tak jak jest powiedzenie, od razu mi się przypomniało, że była sytuacja, kiedy Niemiec, hitlerowiec próbował zabić Żyda w obozie koncentracyjnym. Chyba to była Schindler's List, jeżeli się nie mylę. Lista Schindlera. I próbuje strzelać, pamiętacie tę scenę? I strzela, i nic, i strzela, i celuje prosto mu w głowę i nic. Sięgnął po drugi rewolwer. Też nic. Więc jest, a z kolei w innym filmie strzelił, nie trafił. A wydawało się, że powinien był strzelać, był takim super strzelcem. Ponieważ jest powiedzenie, że człowiek strzela, ale Pan Bóg kulę nosi. Okay? Pan Bóg decyduje, czy ta kula kogoś, w kogoś trafi, czy nie. Tak samo jest ze wszystkim. Więc co by się nie działo, mój drogi wodniku, módl się do Pana Boga o pomoc. Módl się o to, co dobre. Nie myśl o tym, co złe, bo w roku karmicznym ósemce, 2, 1 i 5, 2015 to jest ósemka, to jest karmiczny rok. Jakbyście mieli ósemkę i odwrócicie, to będzie karma. Co wypuścicie, czy wierzycie w karmę, czy nie? Tak to już jest, to jest uniwersalne prawo Wszechświata. Co wypuścicie, to do Was wróci. Wypuścicie dobro, wróci dobro. Wypuścicie złe, wróci złe. I teraz, już zaczęliśmy po 2012, że będzie to się stawało coraz szybciej. Czyli z tą starą energią było tak, że trzeba było czekać wiele lat, żeby się coś spełniło. A z tą nową boską energią, szczególnie w 2015, gwarantuję Wam, że będzie tak, ja wiecie co, że ja czekałam przez lata,
żeby mieć wyjaśnione, co oznacza ten parowóz z mojego snu. Albo co oznacza mój serdeczny znajomy, taki ziutuś jeszcze z czasów z mojego miasta, który po odejściu z tego świata przyszedł we śnie i powiedział mi automatyczny pilot. I ja się z tym borykałam lata, a teraz tylko pomyślałam, co to oznacza i natychmiast otrzymuję odpowiedzi. Oglądam filmik i jest odpowiedź. To jest niesamowite, aż sobie to zapisuję. Bo jestem aż uderzona, jak szybko się wszystko staje. Więc kochani, żadnych negatywnych myśli. Chyba, że chcesz to negatywne dostać. Nie narzekaj, nie plotkuj na nikogo. Odsuń się od tego wszystkiego, co złe i negatywne. Okay? I módl się do Boga. I modlitwa jest prosić o coś, więc proś tylko o dobre. Nigdy nie miej złych myśli, bo to też jest modlitwa. Jeśli chodzi o rodzinę, znajomych i tak dalej, no tu wyszło dla rodziny wybitnie. Jak długo przebaczysz swojej mamie, wszystko zacznie się spełniać o wiele szybciej. Z tym przebaczeniem, to jest tak, to jest dla mnie to jest olbrzymi temat, aż siadam od razu wygodnie. Jeśli trzymamy jakąś zawiść w sercu, jeśli nie możemy komuś przebaczyć, to ten ktoś naprawdę, ja nie wiem, czy o to dba, czy nie. Najprawdopodobniej nie. Jego to nie boli. To ciebie będzie bolało. Bo przez to, że ty trzymasz tę zawiść, ty nie pozwalasz wszystkiemu innemu otworzyć się i rosnąć. To, że mama była taka czy inna, czy masz jakiś powód do tego, czy nie? Oczywiście ja tu mówię do wodników na całym świecie, więc może to akurat nie dotyczy ciebie. Czasami, kiedy mam prywatne czytanie i ta karta pokaże się, na ogół wszyscy wiedzą, o co chodzi. Chcą się przyznać, czy nie, ale mniej więcej wiedzą, o co chodzi. Zdarzyła się jedna osoba, która nie wiedziała, ale ja myślę też, że kiedy głębiej się w to zamyśli, albo przyjdzie taka sytuacja, że będzie rozumiała, nie może znaleźć chłopaka, bo słucha mamy. Tyle przepuściła okazji, wreszcie zrozumie, tyle przepuściła okazji, bo mama nie chciała przyjąć do wiadomości, zawsze był to nie takie, jak trzeba. Okay? W momencie, kiedy przestanie tak myśleć, że o, to jest dobrze, nie. O, mamo, i oczywiście moja rada taka była, kiedy spotkasz następnym razem człowieka i będzie tobie odpowiadał, zaproś i przedstaw mamie. To nieważne, czy mamie się będzie podobać, czyli to nie mama za niego wyjdzie, to ty będziesz z nim żyła, to ty spędzisz swoją przyszłość z tym człowiekiem, okej? Więc podaję jako przykład, to może być i mężczyzna, tak samo jeśli chodzi o kobietę, żadna była niedobra, a teraz czas przedstawić mamie i hej, to jest moje życie. Przykro mi, że ci się nie podoba, ale tak to już jest. Albo było coś, że zachowujesz się tak, jak mama się zachowywała, albo mówisz, jak mama mówiła. I nie zdajesz sobie sprawy i pewnego dnia cię uderzy, a może już uderzyło. I teraz masz problem, żeby to pokonać. Pokonaj. Przebacz, zapomnij. Co niedobre, odsuń się, mówić, jest ok, odsunąć się i troszeczkę dać sobie przestrzeni. Troszeczkę oddzielenia się robi dobrze, czyni cuda czasami, więc wszystko jest ok, bo wszyscy zdobywają inne perspektywy patrzenia na wszystko. Więc tu coś może być z tą mamą, zastanów się, czy to dla ciebie, czy nie, mój drogi wodniku. Okej, co będzie jako niespodzianka? Niespodzianka w 2015. No i właśnie. Trzeba jedne drzwi zamknąć na pewno, żeby się otworzyły inne. Piątka wodna. Woda to są emocje. Piątka to jest zmiana, transformacja, jakiś konflikt albo zewnętrzny, albo wewnętrzny. Zobaczysz, że rzeczy się nie toczą tak, jakbyś chciał, mój drogi wodniku. A ciągle trzeba widzieć pozytywne, bo im bardziej będziesz widzieć negatywne, tak jak powiedziałam, to negatywne będzie. Możesz nawet tak być, mówi ta karta, że będziesz płakał nad rozlanym mlekiem. No bez przesady. Gdyby nie było mleka, nie rozlałoby się. Gdyby nie było podłogi, nie spadłoby, nie rozlało się na nie. Więc patrz to, co masz, a nie to,
co jest naprawdę nieistotne. Tak prawdę mówiąc, to mało co jest w ogóle istotne, jeśli się zastanowisz nad tymi problemami, które masz, a problemy jakie naprawdę są na świecie. Okay. Twoje problemy są prawie znikome, prawie niewidoczne, więc trzeba więcej optymizmu nabrać, ale będzie coś się pojawi, albo coś już jest w Twoim życiu, mój drogi wodniku, że trzeba będzie od tego odejść. Zostawić to, to jest dla Ciebie niezdrowe. Może praca, może dom, może partner, coś. Zamknąć drzwi i odejść. W momencie, kiedy zamkniesz i odejdziesz, zdarzy się sytuacja, otworzy się nowe drzwi. I będzie wydawało się może to trochę niebezpieczne, trochę będziesz się bać. Przejść, nie przejść, to tak jakby skoczyć w przepaść, skocz. Czyli nie naprawdę skocz, tylko podejmij się tego ryzyka, żeby spróbować czegoś nowego. Że kiedy te nowe drzwi się otworzą, przejdź przez nie. Ponieważ jest coś dobrego po drugiej stronie dla Ciebie. Jako niespodzianka. Kochani, jako ostateczny... no więc właśnie, może tak się zdarzyć, może po tym przejściu przez te drzwi, że zaczniesz nagle być bardzo, bardzo zajęty, mój drogi wodniku. Będziesz zajęty, będzie dużo pracy, w związku z pracą będzie dużo stresu. Co jest ważne, to to, żeby był balans, co będzie ogromnie ważne w roku owcy, w 2015. Balans pomiędzy pracą a domem, pomiędzy partnerami a przyjaciółmi, a rodziną. Więc balans, balans, balans. Ale co byś nie robił, mój drogi wodniku? Bądź wyrozumiały, bądź ciepły. Jesteś kreatywny. Pokaż to. Nie tak jak wszyscy, może troszeczkę inaczej. W każdym bądź razie to zrozumienie, miłość w stosunku do innych, ciepło to ogromna ważna rzecz. Bądź jak ten malutki psiaczek. Po prostu niewinny, kiedy aniołek trzyma go w swoich rękach niewinnie. Tak samo i ty. Tu nie trzeba się rzucać do niczego, tu nie trzeba być negatywnym, tu nie trzeba rozpaczać nad rozlanym mlekiem, tylko widzieć większy obraz. A kto może lepiej widzieć większy obraz niż ty, mój cudny wodniku? Twoja wyobraźnia. Ty widzisz przyszłość, a cóż dopiero takie rozlane mleko. Okay? Także ostateczna karta jest najlepsza. Wyszła jako ostatnia, że wszystko jest ok. Wszystko jest ok. Tu się nie ma o czym martwić. Wszystko wyjdzie na dobre. Czyli jeżeli spotkacie, czy jesteście z kimś, gdzie różnicie się, gdzie trzeba będzie od czegoś odejść, zamknąć drzwi, że trzeba będzie robić jakieś przebaczenie w stosunku mamy, czy takiej osoby jak mama, czy nagle przejść przez te drzwi, co wydaje się straszne. Na samym końcu najważniejsza karta. Wszystko jest ok. Nie bój się, mówi karta. Nie przejmuj się. Wszystko wyjdzie na końcu w przepiękny sposób. I tego życzę Wam, moje drogie wodniki, z całego serca. Obejrzyjcie sobie jeszcze raz. Potrzebujecie? Poproście o czytanie z kart na samiutkim końcu. Będzie napisana moja strona internetowa. Życzę Wam cudownego roku. Życzę, żeby wszystko się spełniło. Żebyście spełnili się. Siebie samych. Ok, przede wszystkim. Dużo zdrowia, szczęścia. Wszystko tego, co najlepsze. Buziaczki, uściski. Akurat samolot wojskowy przelatuje. Głośny rok dla Was, wodniki. Silny, bardzo dobrze. Uściski wirtualne i całuski.